powinni rozstrzygać te sprawy przy stole. Takie dyskusje były prowadzone, rozmowy zarówno tutaj w oddziale, jak również na szczeblu ministerstwa. Jak pan przewodniczący konwentu powiedział, niestety, pomimo pewnych przeobiecanych, niczego nam więcej nie dodano. A jeśli chodzi o szpitale wojewódzkie, brak jest 32 milionów środków w porównaniu do roku ubiegłego. Drodzy Państwo, my jako szpitale wojewódzkie mamy tak zwane nadwykonania rzędu 98 milionów. To są kolejne długi, które ciążą na szpitalach. Jak w takiej sytuacji mamy leczyć pacjentów? Czy mamy odsyłać je dalej do kolejek? Jeśli chodzi o kolejki, one są już długie. Na niektórych oddziałach 4 lata, 3 lata, ortopedia, okulistyka i tak dalej. Mamy aspirację utworzenia szpitala klinicznego. W oparciu o jakie środki będziemy ten szpital kliniczny tworzyć? Jak specjalistów ściągniemy, zachęcimy do pracy w naszych szpitalach, skoro nie będzie środków na leczenie, na zakup leków, jak również na godziwe wynagrodzenia dla specjalistów? Drodzy Państwo, jest mi bardzo przykro, że tutaj, że w sposób tak niegodny obywateli musimy się dopominać o te środki. Chcę jeszcze powiedzieć, że ta sytuacja zagraża również budżetowi województwa. W tej chwili nasze szpitale zadłużone są na kwotę ponad 280 milionów. I ten postęp będzie niestety negatywny. W tej sytuacji musimy protestować, musimy żądać od kompetentnych władz, które są dysponentem środków na ochronę zdrowia, od Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest tutaj monopolistą, jako jedyny uprawniony do finansowania bieżącej działalności leczenia pacjentów w szpitalach, żeby jednak usłyszał nasz głos i w sposób sprawiedliwy w skali kraju podzielił te środki. My nie chcemy przywilejów. My żądamy równego traktowania wszystkich mieszkańców Polski, w tym Podkarpacia. My nie mamy kompleksów. Nasze szpitale są wysokospecjalistyczne. Mają odpowiednie wyposażenie również wysokiej technologii medycznej. W związku z czym chcemy leczyć, ale żeby leczyć, niezbędne są nam środki. Nie tylko zadania. Zadania mamy, nie mamy środków, żeby Państwa leczyć. Dlatego dziękuję, że jesteście z nami, że się solidaryzujecie, że manifestujecie również niezadowolenie, zarówno jak chodzi o pracowników, jak również naszych szpitali i szpitali powiatowych, jak również, mam nadzieję, mieszkańców. Dziękuję, pozdrawiam, no i życzę sobie i Państwu, żeby...